Jak to jest, że kiedy na rynkach finansowych pojawia się zmienność, inwestorzy nagle zaczynają tracić? Przecież to właśnie jest ten okres, kiedy powinniśmy z rynku wyciągać jak najwięcej. W lekcji 73 skupimy się na wskaźniku, który o zmienności wie praktycznie wszystko. Przechodzimy do lekcji 73. Za moimi plecami platforma XStation i wykres Bitcoina, ale zanim przejdziemy do wykresu, gdzie widać prezentację graficzną wskaźnika, o którym sobie dzisiaj co nieco powiemy, przeskoczymy sobie do naszej ukochanej Wikipedii i w tej Wikipedii zobaczymy, jak wygląda definicja wskaźnika ATR. Wskaźnik ATR, czyli inaczej Average True Range, czyli średni prawdziwy zakres wahań, czy średnia prawdziwa zmienność. To wskaźnik, który powstał pod koniec lat 70. przez dobrze nam znanego Wellsa Wildera, który stworzył kilka innych bardzo popularnych wskaźników analizy technicznej. Jest to wskaźnik, którego celem jest odpowiedzenie na pytanie, czy na rynku jest zmienność i ile ona wynosi. Co rozumiemy pod pojęciem zmienność? Bo tutaj bardzo często mieszamy pojęcie zmienności z momentum. Zmienność to sytuacja, w której pojawiają nam się większe wahania cenowe. Nie, że mamy do czynienia z wyższą czy z mocną tendencją wzrostową, ale bardzo często o zmienności mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z dolnymi i górnymi cieniami, które znacząco zwiększają nam zakres naszych wahań. W przypadku momentum, jeżeli mówimy, że na rynku mamy momentum, wtedy mamy na myśli sytuację na przykład występowania silnej fali wzrostowej bądź silnej fali spadkowej. Ta zmienność jednak daje nam, w zasadzie ten wskaźnik też po to powstał, żeby odpowiedzieć nam na pytanie, gdzie nam cena może dojść oraz gdzie powinniśmy ustawić zlecenie zabezpieczające typu stop loss, tak żeby nie zostać z rynku wyrzuconym w przypadkowym momencie. Czym jest ATR, tak? Bo tutaj, jeżeli chodzi o definicję matematyczną, to nie jest ona mocno skomplikowana. Po prostu, w zależności od tego, co się na wykresie dzieje, ATR będzie nas informował o różnicy między wartością maksymalną i minimalną w danym okresie T, okresie, który sobie wybierzemy. W innym przypadku różnicy między ostatnią wartością w poprzednim okresie T, a wartością maksymalną w danym okresie T i różnicą między ostatnią wartością w poprzednim okresie T, a wartością minimalną w danym okresie. I teraz tak, ATR zgodnie z definicją Wikipedii definiowany jest dla założonego okresu T, który możemy sobie wybrać dodając wskaźnik do platformy, jako średnia z rzeczywistego zakresu zmian, czyli tak zwanego true range. I teraz ten true range to są właśnie te trzy opcje, w zależności od tego, jak kształtuje nam się cena. I teraz przeskakujemy na wykres tak, żeby w tej definicji zbyt długo nie siedzieć. Zauważmy, nie mówimy tutaj zwykle o poziomach ATR, natomiast mówimy o tym, czy rynek jest zmienny, czy tej zmienności na rynku brakuje. Im wyższa wartość wskaźnika ATR, tym większa zmienność i widzimy, że taka wysoka zmienność przypadała na przykład w tym miejscu. Natomiast gdy cena zaczyna wchodzić nam w tendencję boczną, tak jak tutaj, i to jest ładnie, może naniosę to za pomocą linii pionowych, czyli na przykład od tego momentu do tego momentu i przybliżmy sobie tą sytuację, to analogiczne punkty naszego wskaźnika zaczęły maleć, czyli odczyty nam zaczęły spadać. To jest sygnał do tego, że rynek wchodzi w tendencję boczną. I teraz ważne jest, żeby przynajmniej w przypadku na przykład swingów, czy jakichś szukania fajnych tendencji, jeżeli chodzi o
o utrzymywanie pozycji trochę dłużej niż, nie wiem, kilka godzin, dlatego że ATR został stworzony głównie z myślą o interwale dziennym. Nawet na niektórych platformach możemy spotkać się z DATR, czyli DATR, czyli Daily Average True Range, który oczywiście jest dedykowany tylko i wyłącznie do interwału dziennego. Wybrałem, dodając ten wskaźnik, wybraliśmy sobie z parametry takie standardowe. Natomiast jak sobie klikniemy ATR, czyli jeszcze raz, i na przykład zwiększymy okres do 28, to oczywiście ta linia tego naszego ATR-a, ten szerszy jest oczywiście poniżej, ten wyższy jest powyżej, będzie zdecydowanie bardziej wygładzona. To jest oczywiście pokłosie tego, że zwiększyliśmy średnią, a jak zwiększamy dane w średniej, no to standardowo ona musi być bardziej wygładzona. W jaki sposób korzystamy z ATR-a? Jeżeli mamy ATR na jakimś tam poziomie, powiedzmy 70, 50 czy 100, to warto tą liczbę, tą wielkość dodawać do aktualnej ceny. Czasami się stosuje na przykład 3 razy ATR. To jest nasz stop loss, czyli jeżeli cena Bitcoina jest powiedzmy 8600, ATR wynosi 200, to stop loss powinien być na przykład 3 razy ATR, to jest 600, dodajemy do ceny około 9400, tak żeby przez przypadek nie zostać wyrzuconym z pozycji, która może się sprawdzić. Podobnie ATR możemy stosować w przypadku zleceń take profit, bo jeżeli ktoś wchodzi na interwał, na interwale na przykład H1 z myślą o tym, że chce utrzymać pozycję, na przykład po przebiciu tego dołeczka chce trzymać pozycję kilka godzin i jego TP, czyli take profit, to jest na przykład poziom 7956 dolarów, czyli mamy 600 dolarów, które ktoś chce zrobić w przeciągu jednego dnia, a do tego na przykład nasz ATR do takich poziomów w przeciągu pojedynczej sesji nie dochodzi. Nawet jeżeli tutaj pokusilibyśmy się o zmianę tego okresu do jednego, tak, i klikniemy sobie zastosuj, no to widzimy, że zmienność pojawiała nam się na Bitcoinie w przeciągu ostatnich godzin, czy może nawet teraz przeskoczmy sobie na interwał dzienny, o, dochodziła do powiedzmy 600 czy 700 dolarów, ale są to raczej wyjątki, czyli liczymy na to, że pojawi się jakiś strzał, a nie na to, że ta średnia będzie po naszej stronie. I w taki sposób ten ATR śmiało możemy stosować. Nie powiem Wam teraz, bo to w zależności od tego, z jakim instrumentem mamy do czynienia, powinniśmy odpowiednio wachlować okresem naszego wskaźnika ATR po to, żeby się dostosować. Tutaj kluczowe jest to, w jakim i na jakim interwale chcemy utrzymywać nasze pozycje i ile one średnio trwają. I dopiero wtedy powinniśmy zoptymalizować nasz wskaźnik ATR z wskaźnikiem, na przykład z ceną i wskaźnikiem momentu. Bo teraz tak, usuńmy sobie wszystko, czyli zrobimy wyczyść wykres z obiektów i wskaźników. Na nowo dodamy sobie nasz wskaźnik ATR na 14, bo to jest standardowy parametr, i dodajmy na przykład wskaźnik RSI. I teraz tak, wskaźnik RSI, czyli ten na dole, ja może zmienię jego kolor, tak, żeby nam był tutaj, nie, żeby nam się to nie pomieszało. Teraz tak, jeżeli mamy RSI i mamy ATR, RSI będzie nam mówiło o momentum, czyli w przypadku, gdy wskaźnik RSI nam rośnie powyżej poziomu 70, tak jak to miało miejsce w tym miejscu, widzimy, dostajemy komunikat o wysokim momentu, czyli o wysokiej potencjalnej, mocnej fali wzrostowej. Wtedy patrzymy na to, co nam pokazuje nasz wskaźnik zmienności, bo bardzo często w przypadku tych sytuacji skrajnych ATR będzie pokazywał, może tutaj nanieśmy, aha, na XStation niestety nie przenosi mi na wszystkie, podobnie jak na mecie, ale to sobie poradzimy w ten sposób. ATR w odróżnieniu od wskaźnika momentum nie sygnalizuje nam kierunku zmiany ceny. RSI oczywiście o tej zmianie i o kierunku nam mówi, to mówi nam bardzo wiele. Wzrostowy, czyli jeżeli rośniemy, no to znaczy, że sytuacja wygląda dobrze pod kątem kupujących. Jeżeli nam ATR rośnie, to niekoniecznie
mamy do czynienia z tendencją wzrostową, a może to być sytuacja, kiedy pojawiają nam się dolne i górne cienie. I wtedy, jeżeli go zaczynamy kupować, warto za teraz korzystać w taki sposób, żeby właśnie ta odległość stop lossa była na poziomie, nie wiem, dwu, trzykrotnie większym niż wartość wskaźnika, tak, żeby nie wylecieć w momencie na rynku, dla rynku nieistotnym, czyli na przykład dziabnie nas jakiś pin, czy niektórzy nazywają tego typu sytuacje jakimiś bet tickami, żeby na tego typu akcje się po prostu nie nadzieć. Tak jak każdy inny wskaźnik, wymaga on z naszej strony optymalizacji. Ale tą optymalizację już musisz dokonać we własnym zakresie, w zależności od tego, z jakiej strategii korzystasz. Jeżeli ta lekcja była dla Ciebie ok, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Tak wygląda wydanie 17 magazynu FX Mag, czyli nasz najnowszy numer, który dostępny jest w salonach Empik oraz na stronie fxmag.pl/sklep, czyli dokładnie na tej stronie, która aktualnie znajduje się za moimi plecami. Teraz tak, do prenumeraty książeczkę, tą piękną, żółtą, inwestycje walutowe dla bezczaków o rynku walutowym możesz mieć w gratisie, czyli jeżeli dodasz do koszyka prenumeratę i następnie pod batonem zamawiam wprowadzisz kod rabatowy kurs AT i klikniesz aktywuj kod, to my dostajemy komunikat, że ta książeczka z na przykład wydaniem 17, jeżeli od tego wydania chcesz prenumerować, powędruje do Ciebie. Daj znać w komentarzach, czy korzystasz z ATR, w jaki sposób z niego korzystasz i ewentualnie też na jakich rynkach handlujesz przy użyciu właśnie wskaźnika Average True Range, a ja Ci życzę udanego handlu.